A cóż to jest ten barbershop? Barbershop, rozkosznie śpiewający czterochłop. To męski kwartet, więc ćwiczymy wciąż. Brzmieć jak jeden mąż. Przystrojone ptaszki w niebieskie fatałaszki. Barbershop, po prostu chór przystojny. Legenda o lwach z gdańskiego ratusza. Na ratuszu staromiejskim w Gdańsku znajduje się herb miasta. Tak jak w innych polskich miastach, tworzą go dwa stojące naprzeciw siebie lwy, podtrzymujące tarczę, na której widać koronę piastowską. Jednak tutaj, w przeciwieństwie do innych herbów, oba lwy są zwrócone w kierunku bramy triumfalnej na ulicy Długiej. Zjawisko to wyjaśnia niniejsze podanie. Dawniej wszyscy pytali o nazwisko rzeźbiarza, który to stworzył tą intrygującą i nie przez wszystkich zrozumianą rzeźbę. Nazywał się on Daniel. Był on czeladnikiem starego majstra o imieniu Krzysztof, który uczył go tego rzemiosła. Krzysztof kojarzył swojego ucznia z innym Danielem ze starożytności, który był wielkim przyjacielem lwów. Ten ów pewnego razu został skazany przez babilońskiego króla na śmierć i wrzucony do jaskini lwów. Te natomiast, zamiast go pożreć, zaczęły się do niego łasić. Mistrz więc często powtarzał, że tak jak tamten Daniel, obecny też musi sobie poradzić z lwami i zlecał Danielowi coraz to trudniejszą pracę i z podziwem patrzył, jak spod jego dłuta wychodziły coraz to wymyślniejsze rzeźby. Daniel jednak najchętniej rzeźbił lwy. Wyglądały dosłownie jak żywe, aż ludzie się dziwili, że nie ryczą. Jednak nie były to w tym czasie szczęśliwe lata dla Gdańska. Król pruski, Fryderyk, chciał bowiem kontrolować to miasto. Stworzył nad Gdańskiem nielegalną komorę celną i pod groźbą ostrzału ściągał z flisaków opłaty, które osłabiały gospodarkę miasta. Jednak gdańszczanie nie chcieli oddać się pod władzę Fryderyka. Ufali oni swojej ojczyźnie i wierzyli, że Gdańsk nie zostanie tanio sprzedany wrogowi. Wtedy to burmistrz postanowił ozdobić ratusz nowym portalem. Herbem. Burmistrz zdecydował, że do tej pracy najlepiej nada się Daniel. Gdy się z nim wreszcie spotkał w ratuszu, powiedział, że ma wykuć w kamieniu herb Gdańska, a strzec go mają dwa srogie gdańskie lwy. Daniel od razu zabrał się do dzieła. Postawił sobie za zadanie, aby lwy przypominały o męstwie i wierności dla Polski gdańszczan. Nikt nie wiedział, jak miało wyglądać dzieło mistrza przed jego odsłonięciem, kiedy to wmurowano go w ścianę ratusza. Jednak gdańszczanie nie mieli powodów do radości, bowiem zagrożenie ze strony Fryderyka stawało się coraz bardziej realne. Nagle ktoś krzyknął, że lwy zwróciły swe łby w stronę złotej bramy. Wszyscy myśleli, że mistrz Daniel musiał się pomylić, gdy nagle pojawił się jakiś kamieniarz, który zrozumiał symbol. Mówił on, że lwy oczekują powrotu polskiego króla, by ten wsparł w tych trudnych chwilach miasto Gdańsk. Wkrótce Fryderykowi udało się zdobyć Gdańsk.
Miasto należało do państwa pruskiego przez ponad 150 lat. Po tym czasie była II wojna światowa i pod jej koniec pod miasto podjechała armia polska. Skończyło się wieczne oczekiwanie Lwów. Z pierwszego czołgu, jaki podjechał na ulicę Długą, wyszedł polski żołnierz, wbiegł do dworu Artusa i zawiesił na jego szczycie flagę polską. Gdańsk znowu należał do Polski. What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? Tell I give them brawny. Way, hey, and up she rises. Way, hey, and up she rises. Way, hey, and up she rises. Tell I give them morning. Put him in the lombo until he's sober. Put him in the lombo until he's sober. Put him in the lombo until he's sober. Tell I give them morning. Way, hey, and up she rises. Way, hey, and up she rises. Way, hey, and up she rises. Fell like in the morning. Pull out the pack and wear him all over. Pull out the pack and wear him all over. Pull out the pack and wear him all over. Fell like in the morning. Way, hey, and up she rises. Way, hey, and up she rises. Way, hey, and up she rises. Fell like in the morning. What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? Put him in the scuppers with a hose pipe. Put him in the scuppers with a hose pipe. Put him in the scuppers with a hose pipe. Put him in the scuppers with a hose pipe. Put him in the scuppers with a hose pipe. Put him in the scuppers with a hose pipe. Put him in the scuppers with a hose pipe. Put him in the scuppers with a hose pipe. Put him in the scuppers with a hose pipe. Put him in the scuppers with a hose pipe. Put him in the scuppers with a hose pipe. Put him in the scuppers with a hose pipe. Put him in the scuppers with a hose pipe. Put She rises, way, hey, up. She rises, hell like in the morning. Hell like in the morning. Hell like in the morning. What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? Hell like in the morning. Have him by the leg with a running falling. Have him by the leg with a running falling. Have him by the leg with a running falling. Have him by the leg with a running falling. Have him by the leg with a running falling. Have him by the leg with a running falling. Have him by the leg with a running falling. Have him by the leg with a running falling. Have him by the leg with a running falling. Have him by the leg with a running falling. Have him by the leg with a running falling. Have him by the leg with a running falling. Have him by the leg with a running falling. Have him by the leg with a running falling. Have him by the leg with a running falling. Have him by the leg with a running falling. Have him by the leg with a running falling. Way, hey, up she rises, hell like in the morning. Way, hey, up she rises. Way, hey, up she rises. Way, hey, up she rises, hell like in the morning. Tragiczny finał miłości córki burmistrza i zegarmistrza. Z Bazyliką Mariacką związana jest inna legenda, tym razem z tragicznym zakończeniem. Pewnego razu Gdańskiem rządził burmistrz, który miał córkę niezwykłej urody. Chciał ją wydać za kogoś z bogatych mieszczan, ale ona, jak to młoda dziewczyna, nie chciała o tym słyszeć. Gdy dziewczyna zaczęła znikać z domu na dłuższy czas, ojciec zaczął się niepokoić. Po Gdańsku zaczęły krążyć plotki, że jego córka co prawda spędza ten czas w Bazylice Mariackiej, ale wcale nie na modłach. Tylko odwiedza tam zegarmistrza Hansa, konstruującego zegar, który miał zdobić świątynię. Choć był on utalentowanym rzemieślnikiem, to w oczach burmistrza miał jedną, ale to ogromną wadę. Należał do niższej warstwy społecznej. Burmistrz nie chciał dopuścić do mezaliansu, więc udał się do bazyliki, by rozmówić się z zegarmistrzem. W kościele Hans stał na drabinie i montował kolejne elementy swojego zegara. Gdy burmistrz zaczął rozmowę, rzemieślnik go nie usłyszał i nie zwrócił na niego uwagi.
Burmistrz potraktował to jako lekceważenie, którego nie mógł puścić płazem. W przypływie furii wyciągnął sztylet i wbił go w plecy zegarmistrza Hansa. Cios okazał się śmiertelny, a spadający z drabiny zegarmistrz chwytał się elementów zegara, w efekcie całkowicie niszcząc jego mechanizm. Gdy córka dowiedziała się o czynie swego ojca, nie chciała go już znać. Burmistrz skazany został na karę śmierci, a sam zegar... No cóż, dopiero w naszych czasach doczekał się całkowitej renowacji i naprawy. As the blackbird in the spring 'neath the willow tree sat and piped, I heard him sing, sing of Aurelie. Aurelie, Aurelie, made of golden hair, sunshine came along with thee and swallows in the air. Aurelie, Aurelie, made of golden hair, sunshine came along with thee and swallows in the cheek the rose was born, 'twas music when she spake. In her eyes the rays of morn with sudden splendor break. Legenda o gałęzi Judasza. Kiedy biskup Gnezjusz powrócił z pielgrzymki do Ziemi Świętej, nieopodal kościoła świętego Jakuba założył cmentarz dla gdańskich marynarzy. Wraz z nim z Palestyny przybył dziwny człowiek, który przywiózł z Jerozolimy gałąź, na której ponoć powiesił się sam Judasz Iskariota. Osobliwość ową za wszystkie oszczędności odkupił stary gdański szyper. Okazało się, że przyciąga ona wszystko, co złe. Najpierw lazaret i kościół świętego Jakuba spalili husyci. Później w odbudowaną świątynię uderzył piorun i spalił ją. Mnożyły się pasma nieszczęść rodzinnych związanych z aktualnymi posiadaczami przedmiotu. W końcu gałąź z wygrawerowanym na tabliczce napisem „Przyciąga wszystko, co złe” zawędrowała do kościerzyny, która natychmiast podczas najazdu Szwedów doszczętnie spłonęła. Po potopie gałąź znowu zawitała do Gdańska. Po jej pobycie w kościerzynie pozostało wśród miejscowych przeświadczenie, że Judasz właśnie tam żywot swój zakończył. W końcu
przez przypadek pewien młodzieniec pracujący przy budowie organów w kościele świętej Brygidy wystrugał z niej flet. Okazało się, że jego dźwięk przyciąga wszystkie gryzonie. Niestety, chłopak nie zdążył nacieszyć się instrumentem, gdyż zmarł na zarazę. Podczas ostatniej wojny ukryty w bazylice świętej Brygidy flet spłonął. Pozostała po nim tylko tabliczka. Tyle było dni do utraty sił, do utraty tchu. Tyle było chwil, gdy żałujesz tych, z których nie masz nic. Jedno warto znać, jedno tylko wiedz, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Parararam, ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Parararam, ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Parararam, ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Pewien znany ktoś, kto miał dom i sad, zgubił nagle sens i w złe kręgi wpadł. Choć majątek prysł, on nie stoczył się. Wytłumaczyć umiał sobie wtedy, wtedy właśnie, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Parararam, ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Parararam, ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Parararam, ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy? Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak rozdzielić nagle serce od rozumu? Jak usłyszeć siebie pośród śpiewu tłumu? Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy? Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak odnaleźć nagle radość i nadzieję? Odpowiedzi szukaj, czasu jest tak wiele. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Parararam, ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Parararam, ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Parararam, ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Parararam, ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Parararam, ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Legenda o krucyfiksie z kościoła świętej Trójcy. Gdańscy franciszkanie postanowili upiększyć swój kościół, zlecając najzdolniejszym artystom pracę przy ozdabianiu świątyni. Franciszkanowi, bratu Laurentemu, przypadło wyrzeźbienie krucyfiksu z ukrzyżowanym. Laurenty bardzo przejął się zadaniem, nieustannie modlił się do Boga i ciężko pracował. Efekt przerósł najśmielsze oczekiwania. Oglądający nie mogli wyjść z podziwu dla rzeźby. Była tak realistyczna, że nie wiedziano, czy postać na krzyżu żyje, czy już umarła. Szczególne wrażenie robiły oczy, z których wyzierał ból, trwoga i potworne cierpienie agonii.
Nikt z oglądających nie potrafił spojrzeć dłużej Zbawicielowi w oczy. Krucyfiks wywarł na ludziach takie wrażenie, że wśród tych, którym wyrzuty sumienia zaczęły mocno doskwierać, zaczął narastać bunt przeciwko figurze. Plotkowano, że oczy wywołują poronienia, zniekształcenia twarzy u noworodków. Polecono zamalować oczy na twarzy Jezusa. Brat Laurenty, zamalowując oczy Zbawiciela, błagał go o wybaczenie. Chwilę później martwy upadł na rusztowanie. Wkrótce okazało się, że przed mającymi spaść na miasto nieszczęściami, takimi jak na przykład najazd Szwedów, oczy konającego Zbawiciela otwierają się. Pum, pam, pum, pam, pum, pam, pum, pam. W dzień końca świata pszczoła krąży nad kwiatem nasturcji. Rybak naprawia błyszczącą sieć. Skaczą w morzu wesołe delfiny, wody w rumle czepiają się ryny. I wąż ma złotą skórę, jak powinien mieć. W dzień końca świata kobiety idą polem pod parasolkami. Pijak zasypia na brzegu trawnika. Nawołują na ulicy sprzedawcy warzywa i łódka z żółtym szagrem do wyspy podpływa. Dźwięk skrzypiec w powietrzu trwa i noc gwiaździstą odmyka. Którzy czekali błyskawicy grobów są zawiedzeni. A którzy czekali znaków i archanielskich drożą, nie wierzą, że jest i się już. Dopóki słońce i księżyco w górze, dopóki śmierć na wieża róże, dopóki dzieci różowe się rodzą, nikt nie wierzy, że staje się już. Tylko siwy staruszek, który byłby prorokiem, ale nie jest prorokiem, bo ma inne zajęcie. Powiada, przewiązując pomidory. Innego końca świata nie będzie. Innego końca świata nie będzie. Legenda o krześle Stolema. W dawnych czasach na Pomorzu ponoć żyły olbrzymy. Nazywano je Stolemami. Były tak wielkie, że przerastały największe kościoły i wszystkie ludzkie budowle. Przez długi czas żyły z ludźmi w zgodzie, lecz musiały opuścić te tereny i udały się do dalekiej Skandynawii. W czasie, gdy już dawno o Stolemach zapomniano, w Gdańsku budowano największą świątynię, jakiej dotąd nie widział świat. Właśnie ukończono część potężnej ceglanej wieży, której jeszcze brakowało zwieńczenia i dachu, gdy nagle z morza zaczął wyłaniać się potężny Stolem.
Najpierw mieszczanie przelękli się gościa i pouciekali do domów. Stolem zaś, gdy zobaczył potężną wieżę, uznał, że ludzie przygotowali dla niego wygodne krzesełko, więc na nim usiadł, oczekując na gości. Szybko okazało się, że wielki stwór nie ma wrogich zamiarów. Mieszkańcy przyjęli go życzliwie. Po krótkiej gościnie Stolem udał się w drogę powrotną. W zamian za gościnę podarował mnóstwo małych kamiennych figurek, które mieszczanie umieścili na pamiątkę na szczytach swoich kamienic oraz potężne kule, które umieszczono przy wejściach do miejskich domów. Ładne, ładne, kurcze, jakie to ładne, 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 chociaż słowa niezbyt składne, no, niezbyt składne, ale bardzo to ładne, chociaż niezbyt zgrabne, no, śliczne, śliczne, chociaż niezbyt komiczne, liczne, liczne, a na żarty przecież liczne, na żarty liczne, czeka chyba większość z was, czeka chyba większość z was, ale nie, nie wiecie, że się tam aż wreszcie w kącie każdy z was ostro daje wiatr was. Impreza przez cały czas. Wódki chcesz, no to bierz. Ubaw jest popachy. Każdy z nas takie kawały tnie. Tak wspaniale, nie tak wspaniale, choć śpiewamy wytrwale. Może to jest nasz błąd, trudno, trudno, choć piosenka jest cudna, 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 ale skoro tu jest nudno, tu jest tak nudno, więc kończymy, chodźmy stąd. Chodźmy stąd. Dżuma w Gdańsku 1709. Na świecie było tyle dżum, co wojen. Mimo to epidemie i wojny zastają ludzi zawsze tak samo zaskoczonych, pisał Albert Camus w swojej powieści. Objawy dżumy opisywał Giovanni Boccaccio w Decameronie. O roznoszenie zarazy podejrzewano polskich flisaków, a co ciekawe, z miasta wówczas nagminnie uciekali lekarze. Pozostali w Gdańsku medycy, chodzili w specjalnych maskach w kształcie ptasich dziobów. Mieściły one olejki wonne, chroniące przed fetorem zwłok. Do leczenia stosowano wywar z ropuch. Ugotowany ropuch zalewano winem. Chorym zalecano także palenie tytoniu i picie alkoholu. Osób nietrzeźwych dżuma się nie imała. W końcu, jak pisze Albert Camus, dżuma polegała na zaczynaniu wszystkiego od nowa. Zaraza zaważyła na dalszych losach społecznych, gospodarczych i politycznych Gdańska. Zmieniała się całkowicie struktura społeczna, miejska. Ustał handel Wisłą. Takim najpopularniejszym śladem po dżumie jest dziś powiedzenie: na zdrowie, gdy ktoś kichnie.
Wiele osób bowiem umierało podczas kichnięcia. Zarazy dla Gdańska nie były nowością, bowiem jako miasto portowe nawiedzany był przez nie mniej więcej co kilkanaście lat. Starano się organizować życie miejskie w tym specyficznym czasie. Zalecono więc dużo ruchu na świeżym powietrzu, do tego dobrze było okadzać się dymem. Do okadzania domostw używano siarki, smoły, jałowca lub wysuszonego końskiego nawozu. Spuszczano krew, stosowano lewatywy, by wzruszyć stojące powietrze. Stosowano proch strzelniczy, więc w tym też czasie wiele domów straciło okna, drzwi czy dachy. Także tabaka miała popyt, aczkolwiek bano się kichać, pamiętając przekazy o zarazach z dawniejszych czasów. Jeśli chodzi o żywienie, to zalecano dietę lekkostrawną, a więc drób i cielęcinę, gotowane ryby i dużo owoców. Przestrzegano przed spożyciem mleka, nie zabraniając wszakże spożywania nabiału. Zalecano picie grzanego piwa. Na obrzeżach miasta zakładano szpitale dla zadżumionych. Dla statków przypływających do portu stosowano 8-dniową kwarantannę na redzie. Zaobserwowano, iż szlifierze bursztynu nie zapadali na zarazę. Po wygaśnięciu zarazy zaobserwowano masowy powrót ptaków do miasta, które uciekały zaraz na początku kataklizmu. Bursztyn okazał się lekiem na zarazę. Tutsi, goodbye, tutsi, goodbye. Tutsi, don't cry. The choo-choo train that takes me away from you, no words can tell how sad it makes me. Kiss me, tutsi, and then, tutsi, and then, do it over again. Watch for the May, I never fail. No, for if you don't get a letter, then you'll know I'm in jail. Oh, tutsi, tutu, tutsi, don't cry, tutsi, don't cry. Tutu, tutsi, goodbye. Tutsi, goodbye, tutsi, goodbye. Tutu, tutsi, don't cry. The choo-choo train that takes me away from you, no words can tell how sad it makes me. Kiss me, tutsi, and then, do it over again. Watch for the May, I never fail. No, if you don't get a letter, then you'll know I'm in jail. Oh, tutsi, tutu, tutsi, don't cry, tutsi, don't cry. Tutu, tutsi, goodbye, goodbye, tutsi, goodbye. Legenda o wypędzeniu diabła z Gdańska. Dżuma w Gdańsku zbierała krwawe żniwo. Zrozpaczeni mieszczanie szukali ratunku z różnych stron. Uciekano się do różnych metod, niestety bezskutecznie. Wreszcie postanowiono posłać poznanego Wenecjanina doktora Damiano, który szczycił się sukcesami w walce z dżumą. Gdy przybył, niezwłocznie zabrał się do pracy. Stwierdził, iż winowajcą zarazy jest diabeł, który rozciągnął na niebie dziwną mgłę, która nie przepuszczała słońca. Doktor zalecił, aby w rytm jego zaleceń bito w dzwony kościoła mariackiego. Miała to być modlitwa dzwonów, wielkich dzwonów. Potrzebny był jednak jeszcze malutki dzwonek z kościoła świętego Jana, który miał być przyniesiony na mariacką wieżę przez kogoś nieskażonego grzechem. Wybrano młodego chrystiana, który na dany znak miał nim zadzwonić. Musiał najpierw wnieść dzwon na wielką wieżę. Zastąpił mu drogę
sam diabeł, który kazał mu wyrzucić dzwonek. Demon porwał chłopca i wystawił na gzyms wieży. Nie przeszkodziło to jednak dzielnemu gdańszczaninowi na dany znak zadzwonić. Po koncercie dzwonów rozpętała się burza, a po niej skończyła się złowroga dżuma i na niebie rozpostarła się tęcza. Nie doczekał tego jednak dzielny Wenecjanin, który stoczył śmiertelną walkę ze złym duchem, ale jego dzieło przywróciło spokój miastu. Si, señor. Das ist der Zauber der spanischen Nächte. Jeder möchte so gern ein Torero sein, denn ein Torero sang Glück bei den Frauen. Alle schauen auf ihn ganz allein. Si, señor. Er in sein Ohr. Torreador. Ihr seid der Rechte. Das ist der Zauber der spanischen Nächte. Jedermann fühlt sich der Matador. Wie schön sind die Frauen anzusehen. Oh, wie schön. Und es tönt wie verliebt der Schaum der Gitarrenläuse klar. Oh, wie schön. Unser Wein schmeckt so gut. Oh, wie schön. Geht wie Feuer ins Blut. Oh, wie schön. Doch das kommt in die Spanien. Doch das kommt, Señor. Si, Señor. Das ist der Zauber der spanischen Nächte. Jeder möchte so gern ein Torero sein. Denn ein Torero hat Glück bei den Frauen. Alle schauen auf ihn ganz allein. Si, señor. Si, señor. Für ihm sein Ohr. Torreador. Ihr seid der Rechte. Das ist der Zauber der spanischen Nächte. Jedermann fühlt sich dann Matador. Si, señor. Olé! Legenda o powstaniu zegara mariackiego. Gdańszczanie postanowili zamówić zegar astronomiczny tak piękny i doskonały, jakiego nie miało żadne inne miasto. Prace te zlecili znanemu toruńskiemu mistrzowi Hansowi Düringerowi, który do miasta przyjechał wraz z synem. Zegar miał zostać oprawiony w liczne ruchome figury i ozdoby. Jedną z nich, podobiznę węża kusiciela, wyrzeźbił syn mistrza. Ku jego zdziwieniu wąż przemówił do niego, zakazując przedstawiania swojego wizerunku wiernym ku przestrodze, tak aby stawali się lepszymi. Zagroził zniszczeniem zegara i oślepieniem ojca. Jednak młody artysta nie posłuchał przestrogi. Kiedy uruchomiono zegar, budził on podziw w całej Europie. Wiele miast chciało zaprosić majstra, aby sprawił im podobny. Zazdrośni gdańszczanie pojmali i oślepili mistrza, aby nie mógł nigdy wybudować podobnego zegara. Nocą oślepiony mistrz w odwecie popsuł mechanizm zegara i umarł. I tak spełniły się przestrogi złego ducha. A cóż to jest ten barbershop?
Barbershop, rozkosznie śpiewający czterochłop. To męski kwartet, więc ćwiczymy wciąż. Brzmieć jak jeden mąż. Przystrojone ptaszki w niebieskie fatałaszki. Barbershop, po prostu chór przystojnych wujów. Można rzec, choć wokół smutny świat, nie rozdzieramy szat. My wolimy gębę drzeć. Myślą państwo, że to łatwe, ale skąd? Gdy wokół goście z klasą, trudno trzymać fason. Sami znawcy, a szczególnie pierwszy rząd, wychwyci wszystkie fałsze lub skrytykuje tekst. Do prawdy w takim miejscu niełatwo śpiewać jest. Barbershop, rozkosznie śpiewający czterochłop. To męski kwartet, więc ćwiczymy wciąż. Brzmieć jak jeden mąż, choć i nam się zdarzy dać ewidentnie twarzy. Barbershop, po prostu chór przystojnych wujów. Można rzec, choć wokół smutny świat, nie rozdzieramy szat. My wolimy gębę drzeć. Więc skoro skoro wszyscy wiemy, że dookoła jest beznadziejnie, wszędzie jest nic dziwnego, gdy